Witam na kanale Kowal z tej strony, a dzisiaj część historyczna będzie troszeczkę krótsza, ale nie mniej ciekawa moim zdaniem. Musicie mi wybaczyć mój głos, niestety jestem trochę chory, no ale się nie pracuje, to się nie je, także robimy odcinek. Tak się składa, że jakiś czas temu pokryłem ciężarówkę Lancia 3RO, czy tam RORORO, oraz jej finałową wersję, która nie weszła do masowej produkcji z powodu, no z perspektywy Włochów, no przegranej tak naprawdę. Wspomniałem wtedy też o ciężarówce, która doprowadziła do powstania właśnie Bred 501 i tak się składa, że akurat Gaijin dodał tą właśnie ciężarówkę do gry. W każdym razie potrzeba powstania Bredy 52-90/53 wywodziła się z 90/53 to jest działo, wywodziła się z tego, iż Włochom brakowało dobrych dział przeciwpancernych do nawiązania walki z nowymi czołgami aliantów. Chodziło tutaj głównie o danie możliwości zwalczania alianckiego pancerza dla zmotoryzowanych kolumn. I tutaj wybór padł na umieszczenie na ciężarówce działa przeciwlotniczego 90/53 modelu 1939. Działo to zaczęło żywot tak samo jak niemiecka 88, czyli jako ciężkie działo przeciwlotnicze, ale okazało się, że świetnie nadaje się do roli działa przeciwpancernego. Założenie było proste, umieścić to działo na mobilnej platformie, w tym wypadku na ciężarówce Lancia albo Bredy. Nazwano to w przypadku Bredy Breda Autocannon i zostało pokazane włoskiej armii w marcu 1941 roku. Było o tyle łatwiej, że podwozie Bredy oraz tam Lanci zostało przyjęte do produkcji w styczniu tego samego roku, więc sprzętu by nie brakło. Samo działo Ansaldo 90/53 model 1939 zostało zmodyfikowane i umieszczone na specjalnej rozkładanej platformie, a jego obsługa dostała podstawową opancerzoną tarczę o grubości 7 mm, czyli starczyło na odłamki i broń ręczną. Samo działo oczywiście dalej oprócz roli przeciwpancernej uważane było za działo przeciwlotnicze, więc zakres elewacji pozwalał na ostrzał pod kątem 85 stopni w górę, no i 2 stopni w dół. No i oczywiście pełny 360-stopniowy zakres obrotu. Do strzelania do samolotów działo posiadało system BGS, którego nazwa rozwija się do Borletti Galileo San Giorgio. I system ten wykorzystywał dalmierz stereoskopowy jako system celowniczy i wymagał zaledwie 6-osobowej załogi, która działała bezpośrednio na platformie umieszczonej na ciężarówce. Tutaj dane wprowadzane były ręcznie do kalkulatora elektromechanicznego, który obsługiwała dedykowana dla niego część załogi, po czym po dostaniu rozwiązania z tego kalkulatora dane na temat elewacji, wyprzedzenia oraz ustawienia zapalnika czasowego wprowadzane były elektrycznie, dzięki czemu można było prowadzić w miarę celny ostrzał przeciwlotniczy dość szybko. Za podwozie dla tego działa wybrano ciężarówkę Breda 52 i była to specjalnie wzmocniona, zmodyfikowana wersja 51, ponieważ rama pojazdu potrzebowała wytrzymać wstrząsy od wystrzału z 90 mm działa. Po zainstalowaniu tego działa masa pojazdu wzrosła do 11,5 tony, co ograniczyło jednak mobilność tego pojazdu oraz jego prędkość maksymalną do 30 km na godzinę. Aby uzyskać zadowalającą stabilność do prowadzenia ostrzału, pojazd wyposażono w 6 dużych ramion stabilizacyjnych, które opuszczało się po ich rozłożeniu. Otwierano czteroczęściową rampę naokoło działa, co tworzyło okrągłą rampę dość wygodną dla obsługi tego właśnie działa. Sama obsługa pod ręką miała od razu 12 pocisków, a reszta znajdowała się w głębszej części magazynu amunicji, który znajdował się między kabiną kierowcy a działem. No i łącznie wyprodukowano około 120 ciężarówek z 90 mm działem i część z nich była na podwoziu Bredy 52, a część na podwoziu Lanci 3RO. Tutaj włoski sztab generalny chciał zbroić w nie 12 grup, każda w 2 bateriach, jedna grupa wyglądałaby następująco mniej więcej. Jedna Lancia 3RO jako mobilne stanowisko dowodzenia, do tego bateria 4 dział na Lanci 3RO albo Bredzie 52, do tego 4 transportery amunicji Lancia 3RO, każdy z 210 pociskami na pokładzie i jedno mobilne biuro na pace Lanci 3RO. No i skończyło się na tym, że tą Bredę 52, czy tą Lancia 3RO z tym działem dołączono po 4 sztuki na baterię do grupy 3 Regimentu Przeciwlotniczej Artylerii, gdzie ciężarówka ta walczyła w Tunezji w styczniu 1943 roku. Później wylądowała w grupie stacjonującej na Sycylii w czasie lądowania aliantów, po czym trafiły do 20 Regimentu Artylerii 10 Dywizji Piechoty Piave, gdzie broniły Rzymu w 1943 roku, no a po tym wiadomo, Włosi się poddali, no i na tym skończyła się historia tej ciężarówki z dużym działem. Jeżeli chodzi o tą Bredę 501, no tą jeszcze lepszą wersję, no to już mam o niej odcinek, no i tak naprawdę nie chodziło o to, że Włosi pracowali nad jeszcze lepszą wersją tej ciężarówki i już praktycznie mieli prototypy gotowe, no ale dla nich wojna się skończyła i prototypy te nie ujrzały masowej produkcji. Także z części historycznej to jest tyle.
No i mamy tą bredę 90/53 tutaj w grze War Thunder, dla porównania. Breda 501 była już grubo zmodyfikowaną wersją tej ciężarówki, o tym opowiadałem w poprzednim, w odcinku o Bredzie 501, tam ciężarówka z długą lufą. Ale mamy tutaj właśnie tą 90, model 41 przez te modyfikacje. Jak widzicie, tutaj silnik został przesunięty do tyłu w Bredzie 501, a kabina kierowcy została opuszczona w dół, dzięki czemu ciężarówka ta mogła strzelać do przodu bez większego problemu. Tutaj mamy jeszcze po prostu tak jakby wersję przejściową, chociaż do tej wersji najlepszej masowej tam produkcji nie doszło, mamy tą wersję przejściową, gdzie mimo wszystko ten silnik znajduje się jeszcze z przodu, kabina kierowcy z przodu jednak sporo zasłania. No i żeby ciężarówka ta mogła stabilnie strzelać, trzeba faktycznie rozłożyć te po prostu podnośniki, chyba nie wiem jak to się nazywa, dajcie mi znać w komentarzach, bo nie znam się tak na ciężkim sprzęcie ciężarowym. Co to są, podnośniki czy stabilizatory, czy jak to nazwać, kurczę, nie jestem pewny. W każdym razie, jak widzicie, tutaj w czterech częściach platforma ta składa się, widać tutaj zawiasy, no i ze złożonymi tymi podnośnikami była to mobilna platforma i tak naprawdę teoretycznie można było strzelić ze złożonymi bokami i tak dalej w trakcie jazdy, albo to mocno niezalecane poprzez no po prostu stabilność tego pojazdu. To działo mimo wszystko, jest umieszczone dość wysoko, także jest dość wysoko środek ciężkości. Dodać do tego odrzut, kiedy działo strzeliłby w bok, bo do przodu jeszcze niby spoko, ale niekoniecznie, bo znowuż popatrzcie, jeżeli to działo strzeliłby w tej pozycji nad kabiną kierowcy, to same gazy wylotowe by rozerwały dach po prostu tego. Nie mówię tutaj o tym, że pocisk by w to trafił, ale dach zostałby rozerwany. Więc taka konfiguracja tej Bredy 5290/53, no tutaj jest po prostu jeszcze ten pojazd jest niedopracowany do końca tak jak powinien być, no ale jest to po prostu ciężarówka z dużym działem na pace i po dojechaniu w miejsce operacji trzeba było po prostu tą pakę rozłożyć i wtedy można było prowadzić ostrzał. To, co mamy tutaj w grze, no pozwala nam strzelać w trakcie ruchu, nie powinniśmy się jakoś wywrócić, pozwala nam strzelać bez siebie, bez zabicia kierowcy i dowódcy. Jak widzicie, jest 6 członków załogi i ten kierowca i dowódca tak naprawdę po rozłożeniu, po zajęciu pozycji i rozłożeniu pojazdu gotowego do walki, to oni wskakiwali na pakę i w 6 osób to działo było obsługiwane. Tutaj 2 osoby mamy w kabinie. No jest to jakieś, no powiedzmy, nierealistyczna sprawa, ale fajnie, że ta ciężarówka została dodana i możemy jej sobie poużywać w grze War Thunder. Na 4-0 jesteśmy dość wolni, ale mamy działo z potężnym walnięciem, ale mamy też dość mało depresji, tak? No ale 90mm działo, które przebija tym lepszym pociskiem 145 mm z przyłożenia, no jest po prostu bardzo dobrym działem i praktycznie wszystko, na co popatrzymy, powinniśmy być w stanie zwanshotować, o ile starczy nam depresji działa i odpowiednie nasze pozycjonowanie się będzie kluczowe. Bez zbędnego przeskoczmy do pierwszej rundy, pokażę wam jak ten pojazd się spisuje przynajmniej w moich rękach i uważam, że jest to naprawdę świetna maszynka do dodania do kolekcji. Jeszcze jednak zanim przeskoczymy do pierwszej rundy, przypominam o tym, że trwają właśnie wyprzedaże War Thunder, można sobie kupić za pół darmo konto premium, również pojazdy. Jak widzicie, 50% tutaj jest przecena z 6090 na 3045, pojazdy za złote ory, za walutę premium, to wszystko jest teraz do dostania po prostu dużo taniej, także przypominam tylko o możliwości skorzystania z mojego linku referencyjnego. Jak z niego skorzystacie, no to dostaniecie dekal, o ile go jeszcze nie macie, ten dekal, który tutaj mamy właśnie na ciężarówce, na tej Bredzie Lanchi 3 RO albo RORORO. W każdym razie trwają przeceny, skorzystajcie póki jest czas i będzie mi bardzo miło, jak skorzystacie z mojego linku. Przypominam, wtedy mniej kasy trafia do Papy Gajzina, a trochę trafia właśnie wtedy na wsparcie tego kanału. Dziękuję za uwagę, przeskoczmy do pierwszej rundy. Oho, Polska, to może być fajna mapa dla nas. Myślę, że tutaj w okolice punktu C pojedziemy oczywiście. Tylko, że tutaj War Thunder ma trochę w dupie tą prędkość maksymalną, realną dla tego pojazdu i faktycznie można rozwinąć większą. Ale hej. Dobra, Pumera już mamy. Pierwszy Pumer zdjęty. Jeszcze tylko następne 10 tysięcy. A, mam wrażenie, że strasznie głośno jest ta gra. Oho, to ta pancer czwóra, co zdjęła naszego. Szybciej, szybciej, szybciej. Okej! Okay! Okej, okay. On też za nisko strzelił, pierwszy strzał. Wypierdzielaj! W końcu jestem ciężarówką przeciwlotniczą.
pilota mu za... O ja! Mieliśmy farta, że gość nie postanowił walić do nas z tego. Z działek, ponieważ nie wiem, co chciał zrobić. O, za dużo mgła jest, cholera, nie widzę nic, nie? Nie widzę nic. Czołg tu będzie. Ano był. Wow, to ja go kompletnie nie widziałem. Respy teraz są faktycznie elegancko zasłonięte. Wiecie co, ja jestem zadowolony. Obroniliśmy punkt C i zestrzeliliśmy samolot, który ewidentnie próbował nas wywalić, także... Może być i taka runda krótka. No, zagramy jeszcze jedną na pewno. Tylko alfa. Co ja taką ciężarówkę mam zrobić w tym wypadku? Fajnie, że Tunezja. Lubię tą mapę, ale na jeden punkt niestety. Chyba spróbujemy tu na murze zagrać. Tak mówię, nie za bardzo widzę. Opcje dla nas, żeby użyć tego pojazdu gdzieś sensownie. O ja. Zdecydowanie. Po mojej prawej też coś jeszcze. Wiesz, tam jest do niego 400. Zanim obrócę, to akurat się oczywiście wycofał, no nie fart. Chyba mnie zauważył. Dobra. Ta, zauważył mnie. Skurczybyk. 400. Niefortunnie walnąłem w coś i nie mogłem strzelić już. Dwóch członków załogi mi to zużyło. Oczywiście już mam ruskiego na sobie, bo on mógł... Ty! Myślałem, że przeżyłem. Ale no oczywiście, no co się stało? No zabiliśmy kogoś. Jest w open topie, to lecę samolotem, no to jest normalne. Za późno. Ech. No dobra, spróbujemy się wepchnąć pod C. Zająć tam jakąś pozycję, zobaczymy co z tego wyjdzie. Aha. No to nieźle. Zahaczyliśmy o tamten słup. Okej. Nie no, trzeba się naprawdę nagimnastykować fest, żeby znaleźć odpowiednie kąty do użycia tego działa, powiem wam. Naprawdę to nie są żarty. Mniej więcej gdzieś tutaj. Ale mam kontakt najpierw. A, tam taka wyjedynka mi przemknęła. Normalnie będę nie strzelał, ale... Najpierw musiałem załatwić tutaj sprawę.
A, w dom zahaczyłem, cholera. Non-pen, ajajaj. Non-pen. Nic by nie uszkodziłem nawet tych chłodnic, o jest. A tam nasi tak oberwali, no ale ja nawet nie mogę nic z tym zrobić, no. Jak się ruszę, to też będę martwy. Dobra, wszystkie punkty tracimy, para się ruszyć. Aha, tracimy, bo mieliśmy fajną przewagę na mapie, to nasi ruszyli na Grespa oczywiście. Aha, przede mną jakiś teciak. O! Kawu jedynka. Na szczęście mamy dość potężne działo, że mogliśmy sobie tak pozwolić na ten strzał. Ty, no nie wyjadę tu. No już myślałem. Chyba mnie nie chce puścić tekstura jakaś, powiem wam. O ja. Jakaś tekstura mnie nie puszcza. Ale ja, come on! Może jak strzelę? Nie. No nie wyjadę tu ciężarówką, bredom, ja pierdolę. A pojadę na punkt C, to mnie rozpieprzy przecież ten... pelotka, nie? No ale co mam zrobić? Dobra, ta ciężarówka gdzieś tutaj jest, ładujemy hajeka. Nie będziemy ryzykować. Coś jest nie tak z hitboxami tej ciężarówki, strasznie szeroko są. Teciak, 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 teciak. Jest, skajeka! Na styk! Na styk! Ale heca! Do 80? Za nisko, ale jaja. A no to 80. A, biorą C. Okej. Wiem, gdzie on jest. To teraz musimy na niego poczekać. W końcu się wychyli. Dobra, nie czekamy. Lufa działa. On mnie z KM-u może jeszcze posiekać. To jest to, to jest minus, minus, minus. Dobra, przeładowane. Ała, 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 ała. No nie! Kurwa mać! Na chuj jest ta osłona działa, jak ona jest taka cienka, nie? Że z KM-u normalnie przechodzi. Że ta osłona działa jest w takim razie do niczego. To jest to i 16 sobie wcześniej podziałało. Ale dobra, no na tym zakończymy to, nie? Dość się najeździliśmy.
bardzo ciężki pojazd do gry, bym powiedział. Bardzo sytuacyjny. Trzeba cały czas mieć na uwadze ten brak depresji, 2 stopnie zaledwie, no i to, że do przodu się praktycznie nie da strzelać, trzeba się trzymać gdzieś na uboczu, etc. No jest to ciężki pojazd do opanowania, bym powiedział. I mi się osobiście nie chce grać. Fajnie, że jest tutaj na 4-0 do Turana Trójki. Można go sobie dorzucić, jeżeli się trafi dobra mapa na niego, to można go wtedy wyciągnąć, ale tak to mamy 4 hybryda. Która na trójeczkę, Contrarero do tego jest całkiem spoko. Ode mnie tyle, dziękuję za oglądanie, przypominam o trwających przecenach na sklepie Gagena i możliwości skorzystania z mojego linku. No i trzymajcie się, do następnego, cześć!